I przed chwilą właśnie zdradziłem Ci tak zajebistą wskazówkę sprzedażową, która pomoże Ci pozyskać więcej klientów. Ale Tobie pewnie nie będzie się chciało tego wdrażać, bo to zajmuje dużo czasu i Tobie się nie chce i nie warto i nie wiadomo, czy tego klienta i tak pozyskasz. Zdradzę Ci pewną, kurczę, chyba tajną wskazówkę, która może Ci pomóc przyciągnąć więcej klientów. Zobacz, jak ktoś się zgłasza na grupie na fejsie, że potrzebuje pomocy, potrzebuje usługi, produktu, który Ty masz, to nie rób tego. I przykładowo, ktoś szuka na przykład gościa do pisania tekstów, tak, do napisania oferty sprzedażowej, w czym ja się bardzo dobrze specjalizuję i bardzo dobrze czuję. No i większość osób pisze co? Hej, napiszę Ci ofertę, brief. Hej, napiszę Ci ofertę. Hej, napisz do mnie, napiszę Ci, nie? Napisz do mnie, zagadaj. Dobra, okej, weź to napisz, tak? Albo brief. A co robi Łukasz? Łukasz w komentarzu pisze zajawkę, że tak, ja tutaj się zgłaszam, że możemy taką współpracę podjąć. Nie, to nie jest jeszcze tekst sprzedażowy w jakikolwiek sposób, ale zachęcający do dalszego kontaktu, żeby chociaż troszeczkę się wyróżnić spośród tych wszystkich komentarzy. To raz. Dwa. Dodaję gościa do znajomych na Facebooku. Trzy. Wysyłam mu wideo na Messengerze. Wideo z propozycją takiej współpracy, że możemy sobie pogadać bez zobowiązań. I to jest kluczowe. A potem kolejny krok. Przekazuję mu opinię, pokazuję mu, co już zrobiliśmy i sprawiam, żeby on poczuł, że ten klient potencjalny, żeby poczuł, że jestem najlepszym rozwiązaniem dla niego.